Oficjalnie logo Drillaz potwierdzone. Posty FreeClicks Filipa to był jeden wielki bait i RMR tuż, tuż. Będzie ciekawie, życzę oczywiście miłego oglądania. Na samym starcie warto sobie powiedzieć, że były trochę zastanawiania, jak chodzi o to, jak będzie wyglądało końcowe, finalne logo Drillaz. I obecnie temat Drillaz to jest to, czym żyje CS-owy internet. W sensie większość postów jest o tym, że one tam poleciał, wrzucane są filmiki z tego, co tam się dzieje, wrzucone są zdjęcia, z czego community memuje, w związku z czym, jakby na to nie patrzeć, tym głównie teraz żyje CS. I jedną z tych kwestii jest właśnie logo tej to formacji. Jest ono niezwykle interesujące z tej perspektywy, że jeżeli faktycznie Drillaz by się udało na Majora zakwalifikować, wtedy otrzymają oni swoje naklejki. No i jeżeli byśmy otrzymali naklejkę z podobizną streamera, najpopularniejszego streamera w dziejach CS-a tak na dobrą sprawę, czy no obecnie najpopularniejszego, może byli kiedyś popularniejsi, no to to mogło być dosyć ciekawe z naszej perspektywy, patrząc na to, jak te naklejki będą schodziły, co się będzie z nimi działo i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym jest to dosyć ciekawy ruch, jestem przekonany, że tutaj ktoś to przemyślał, z tego powodu, że jeżeli by wrzucili ten taki gest klasyczny, to by aż takiego hype'u nie było. A w momencie, jeżeli byśmy mieli zdjęcie OnePixela w CS-ie jako naklejkę majorową, no to to może być naprawdę, naprawdę gruby temat. Więc wszystko wskazuje na to, że to jest potwierdzone. Mamy ku temu jeszcze właśnie, no tak jak tutaj mówiłem, zdjęcia, memy, to jest jakby standard. To coś teraz dzieje, najwięcej postów tak na dobrą sprawę przewija się na ten to właśnie temat. Coś, co należy powiedzieć, to to, że najprawdopodobniej jest to już potwierdzone, bo takie zdjęcie mogliśmy zobaczyć, gdzie to jest zawsze logo organizacji. W związku z czym najprawdopodobniej to już będzie faktycznie na naklejce, jeżeli do takowej dojdzie. Także z tego należy sobie zdać sprawę. Stój, przyjacielu, zatrzymaj się na sekundę, bo darmowa skrzynia na ciebie czeka. Możesz ją otwierać co 24 godziny, nie musisz nic wpłacać, po prostu wchodzisz, odbierasz. I przykładowo gdzie zgarniam coś za 8 groszy, ale może tobie się trafi taki kałach albo AWP albo M4. A gdzie takie cuda? Ano na CSGO Skinsie, czyli na mojej ulubionej stronie do otwierania skrzynek. Dosłownie co kilka godzin ludzie tu trafiają powalone przedmioty, więc jak chcesz zrobić ekwipunek swoich marzeń, to lepiej trafić nie mogłeś. Jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu, to klikasz tutaj w plusik i wpisujesz kodzik FIAKO, który daje ci 10% bonus do doładowania i 2 złote i 10 groszy, czyli darmową skrzynkę. Dokładnie tak, a my lecimy dalej. Kolejna sprawa to są te posty FreeClicks Filipa w tym T-Pose, o których mówiłem już wielokrotnie, i powoli zaczyna się robić mała nagonka na to, że to jest w jakiś sposób bait, że nic z tego nie będzie i tak dalej. No i pytanie, czy tak może być? Z jednej strony dwoje babka wróżyła, nic nie stoi na przeszkodzie, bo FreeClicks Filip sobie nas zbaitował, ale z drugiej strony jakoś to do niego nie pasuje, w sensie nie był takiej akcji wcześniej. Jak wam pokazywałem na przykład miesiąc temu, kiedy wrzucał te zdjęcia w T-Pose, tutaj, o właśnie te 2 października, no to już kolejnego dnia dostaliśmy zbrojowni, więc może dużo ludzi liczyło też na to. Z drugiej strony te pojawiały się tutaj już tak na dobrą sprawę od 2 listopada, więc jakby czas na to, żeby się faktycznie taka aktualizacja wydarzyła, no był przez ten tydzień, bo najczęściej jednak Valve zapodaje, wiecie, update'y od wtorku do czwartku, gdzieś tam piątek jeszcze spoko. Ale tak czy siak, no weekend raczej bez szans. Pamiętajcie o tym, że to, że 11 mamy święto, to mamy święto w Polsce, a Valve normalnie pracuje, więc update w poniedziałek mógłby de facto się jeszcze pojawić. Także z tego należy sobie zdać sprawę. Czy to jest bait, czy nie, to tylko i wyłącznie ocenia historia. Na chwilę obecną powoli już community zaczyna dojrzewać do tej to właśnie decyzji, by tak to okrzyknąć, ale myślę, że to jeszcze trochę przedwcześnie, poczekajmy. Jeżeli by się faktycznie nic nie pojawiło przez, nie wiem, 2 czy 3 tygodnie, no to wtedy będziemy mogli ku takim to właśnie jakby to opinią się tutaj kierować. Na chwilę obecną myślę, że jeszcze dużo, dużo za wcześnie. Coś, co należy jeszcze wczoraj powiedzieć, to... Znaczy, coś, co należy jeszcze powiedzieć, to wczoraj informowałem o tym, że Forest przechodzi na emeryturę. By the way, ukazał się dosyć obszerny post na właśnie HAL TV, bardziej nie post, tylko nawet wręcz pokusił się o stwierdzenie, że artykuł, w którym cała to właśnie historia i kariera tego gracza jest streszczona. Ja nie będę się zagłębiał w to i nie będę teraz wszystkiego tutaj analizował, aczkolwiek warto sobie na to zwrócić uwagę i warto po prostu w jakiś sposób sobie to przeczytać, jeżeli jesteś zainteresowany. Myślę, że zostało tutaj naprawdę fajnie wszystko w pigułce zebrane, więc nic tylko się cieszyć. I ten post, który przeczytałem sobie, też pokazuje, że Forest faktycznie, jakby na to nie patrzeć, jest to mocna legenda tej to gry. Pomimo, że już trochę zapomniana, pomimo, że już jego lata świetności są jakoś za nami, no to należy sobie zwrócić uwagę na to, że faktycznie jest to jedna z ciekawszych ksywek, jeżeli chodzi o całego Counter-Strike'a, głównie Global Offensive. Coś, co należy jeszcze powiedzieć, o wczoraj właśnie 2 prosów, o których mówiłem, to był właśnie Fallen, którego to zarobki zostały troszeczkę ujawnione, zostało ujawnione, sam zobaczyłem na wczorajszym filmie, jeżeli jeszcze nie widziałeś, oraz właśnie Foresta. No i pojawił się akurat post, w sensie akurat Forest tutaj Fallen powiedział, że dziękuję właśnie za wszystko, co zrobił dla gry i że zainspirował tysiące, włączając również siebie. To kierował oczywiście wobec Foresta, więc też się uśmiechnąłem, że akurat o 2 porozach, o których mówiłem, akurat jeden na drugiego coś tutaj powiedział, więc taka sytuacja. Co należy jeszcze powiedzieć, to oprócz całego hype'u na temat Drillaz, CS-owy świat żyje oczywiście RMA-ami, czyli kwalifikacjami do Majora, które, jak to możemy zobaczyć, rozpocznie się już za 21 dni, czyli za 3 tygodnie. Możemy zobaczyć, że to już wszystko praktycznie jest przygotowane, drużyny już są właśnie w Chinach,
właśnie żeby rozgrywać te RML-y. No i zobaczymy, co dalej się jeszcze tutaj wydarzy. Coś, co należy powiedzieć, to to, że za dwa dni startuje pierwszy takowy RML, dokładnie to azjatycki, gdzie to możemy zobaczyć, pierwsze mecze wyglądają w takowy sposób. 11, jeżeli akurat masz wolne i nie masz nic do roboty, no to o godzinie 10 gra Drillaz, więc myślę, że tutaj będzie gigantyczny hype na ten, to właśnie mecz będą gigantyczne, właśnie liczba widzów na tych to meczach. Należy sobie powiedzieć, że to też oczywiście nie jest jakiś turbo długi event RML, z tego powodu, że możemy zobaczyć, że to jest zaledwie 2 dni, to coś takiego trwa i już będziemy wiedzieć, kto zajmie tego azjatyckiego slota. Coś, co należy jeszcze powiedzieć, to to, że tutaj oczywiście będą kolejne, później startuje zajazd, to jest amerykański, jak dobrze pamiętam. Tak, Ameryki, dokładnie, wszystko się zgadza. On już startuje dzień później, w związku z czym tutaj też dosyć ciekawie. Mecze możemy zobaczyć, że prezentują się w takowy sposób. No to już jest ich znacznie więcej. No ale coś, co wszystkich interesuje najbardziej, to chyba europejskie RML, bo zważywszy na to, że jest ich 2, jest najwięcej drużyn. No plus nie oszukujmy się, jednak tam mamy swoich reprezentantów, więc tu będziemy mocno trzymać kciuki. Coś, co należy jeszcze powiedzieć, to oczywiście RMRB, który też jest ciekawy, nie wiadomo, który jest ciekawszy z nich. Możecie dać znaka w komentarzu, na który bardziej czekacie, który według was będzie trochę bardziej zacięty. I tu możecie zobaczyć pierwsze mecze właśnie z kolei z tego top bracketa. Więc jestem ciekawy, jak to się wszystko potoczy. Należy sobie powiedzieć, że tak też się prezentują sloty, czyli że z europejskiego A mamy 3 sloty, z europejskiego B 3, z Ameryki możemy zobaczyć, że mamy dużo slotów. Jejku, ile to jest tych slotów, potężna liczba normalnie, te 6 slotów, what the fuck. Możemy zobaczyć, że z Azji mamy 3, więc tak to się wszystko właśnie nam prezentuje. Coś, na co należy zwrócić uwagę, to to, że pierwsze mecze będą rozgrywane oczywiście 30 listopada, czyli tak jak to już pozwoliłem sobie powiedzieć, za 3 tygodnie. Więc najpierw na to nie patrzeć, tego majora było daleko, no ale już on się dosyć mocno do nas zbliża. A wraz z nim oczywiście zbliżają się naklejki oraz kapsułki. I coś, na co należy sobie zwrócić uwagę, to to, jak to wyglądało przy okazji poprzedniego majora, czyli tego majora oczywiście w Kopenhadze. Możemy zobaczyć, że pierwsze mecze odbywały się tutaj z nim 21 marca. Przypomnę, na teraz to będzie 30 listopada przy okazji tego to właśnie majora. I możemy zobaczyć, że jeżeli chodzi o jakieś przedmioty, które otrzymaliśmy, no to tak się prezentowały aktualizacje. Możemy zobaczyć, że 14, czyli dokładnie tydzień przed rozpoczęciem się owych to mistrzostw, dostaliśmy właśnie przepustkę, dostaliśmy tego coina. Jeżeli chodzi o naklejki, no to tak jak mówiłem, 21 marca się wszystko zaczęło i wszystko wskazuje na to, że 21 marca również otrzymaliśmy naklejki. Szczerze pamiętam, że to był jakiś lekki poślizg, ale tak tu jest zapisane, więc niech im będzie. No jak się wejdzie, to tutaj jest napisane, że te naklejki właśnie wchodzą i tak dalej. Ja miałem wrażenie, że tam jest jakiś poślizg, jak chodzi o autografy, ale patrząc z tej perspektywy, to one weszły jakoś dokładnie wtedy. Tak czy siak, nie ma co się rozgadywać o tym, czy to będzie dzień w tom, czy dwa dni w tom, czy trzy dni w tom. Warto sobie powiedzieć o tym, że właśnie na tydzień przedem się spodziewał jakieś to przepustki związane z chińskim majorem. Później mniej więcej z dniem rozpoczęcia bym się spodziewał właśnie kapsułek oraz naklejek, więc tak to się będzie prezentowało. Patrząc z tej perspektywy, uwaga, za około 2 tygodnie powinniśmy dostać jakiś to update związany właśnie już ze zbliżającym się majorem. W związku z czym ten czas na aktualizację związaną chociażby z tym, co nam chciał przekazać FreeClicks Filip, no czas już trochę nam ucieka. No i pytanie, na ile Valve będzie chciało update'ować CS-a, na ile będzie chciał wprowadzać nowy content wraz z rozpoczęciem się majora. No bo wiadomo, że major to jest taki wyjątkowy moment w ciągu roku, kiedy nagle mega wzrasta zainteresowanie. Jakby siłą rzeczy CS wtedy przyciąga dużo graczy, no to po co tworzyć jeszcze dodatkowy content, żeby przyciągnąć tych samych graczy, no nie? Wiadomo jest, że niby się przyciągnie więcej, się może zrobić jakiegoś powalonego pika wtedy, no ale z drugiej strony Valve raczej tak do tego nie podchodzi, jakoś to tak trochę dawkuje. Przynajmniej tak można mieć pokusie o takie stwierdzenie. Więc zobaczymy, co się będzie działo. Ja jestem osobiście bardzo ciekawy, będę oczywiście śledził tutaj zmagania na RMA-ach, oczywiście będę was o tym informował. Przypominam, że jest to bardzo dobra możliwość, żeby w jakiś sposób podziałać na markecie. Dla przykładu, jeżeli sobie wejdziemy, oczywiście. Dla przykładu, jeżeli mamy na przykład naklejki Mongols i się okaże, że Mongols nagle nie dostanie się na kolejnego majora, jest to równoznaczne z tym, że nie dostaną nowej naklejki. W związku z czym jest szansa, że te stare ich naklejki przynajmniej jakoś krótkoterminowo mogą sobie wystrzelić na wartości. W związku z czym w ten sposób możesz też za pomocą marketu w jakiś sposób mniej albo bardziej trafnie obstawiać to, co się będzie działo na majorze jeszcze przed tym majorem, tak? To znaczy te kwalifikacje również są dosyć dobrą opcją w jakiegoś sposób podziałania, czy być może nawet i zarobku na markecie Steam, więc tego należy sobie zdać sprawę. Jeżeli posiadasz jakieś właśnie to naklejki, to po pierwsze sugerowałbym przejrzeć swoje jakieś to ekwipunki oraz przejrzeć jakieś tam pojemniki, jeżeli takowe posiadacie, poszukiwanie właśnie takich naklejek, żeby potem wiedzieć, że jeżeli takowa wystrzeli, no to sprzedanie wtedy na jakimś piku jest czymś co najmniej niegłupim. Jeżeli chodzi o market, nie będę tutaj ukrywał, nic szczególnego się nie dzieje. Jedyne co, no to skrzynia galerii teraz trochę zyskała na wartości, już mamy 3,80, kiedy to jeszcze niedawno to było 3,60, więc dalej poniekąd jest to opłacalna opcja, żeby jakoś to odbierać z tej zbrojowni, w sensie no oczywiście najbardziej opłacalna. Warto sobie powiedzieć o tym, że dalej te naklejki z Paryża jakoś cudownie się zachowują, niby jakiś lekki wzrost był, ale też szału nie ma. W związku z czym mam wrażenie, że market już jak zresztą trafnie antycypuje pojawienie się nowych przedmiotów właśnie to związanych z Szanghajem, w związku z czym też jakichś tutaj niesamowitych rzeczy nie widzimy. Myślę, że ludzie też po części właśnie teraz nie robią jakichś większych ruchów,
Myślę, że czekają właśnie na RME, czekają na pojawienie się nowych kapsułek, nowych naklejek, bo to wiadomo jest, że coś tutaj zadziała.